Cześć. Wyobraźcie sobie, że właśnie przekraczacie próg własnego domu z nowiutkim desktopem czy notebookiem w rękach. Rozpakowujecie, podpinacie, włączacie i... Jeśli kupiliście sprzęt z systemem, to możecie od razu zająć się pracą czy zabawą. A co jeśli systemu operacyjnego nie ma? Wiadomo, musicie go zainstalować. Albo inna sytuacja, macie już peceta i z jakiegoś powodu musicie go odświeżyć. Nieważne, czy mówimy o stawianiu systemu na nowym sprzęcie, czy o reinstalacji, to proces taki można dzisiaj przeprowadzić w zaledwie kilku krokach. Butowanie z USB i klikanie dalej, dalej, dalej w instalatorze. Nie twierdzę, że to najlepszy pomysł, ale osoba nie znająca się na komputerze przy stawianiu nowego systemu byłaby w stanie zainstalować tak Windowsa 10. Okej, partycja systemowa miałaby tyle, ile cały pierwszy dysk, ale jest to wykonalne i każdy, kto potrafi czytać, jest dzisiaj w stanie przygotować sobie środowisko do działania. W tym klipie cofniemy się do czasów, kiedy nie było to takie proste. Przejdziemy cały proces od momentu pierwszego odpalenia peceta do stanu, w którym wszystkie urządzenia będą skonfigurowane, a jedyne co pozostanie to odpalenie gier i programów. Do tego jak zawsze garść ciekawostek, ale wartkiej akcji się nie spodziewajcie, w końcu będziemy stawiać na nogi DOS-ową maszynę. Młodsi widzowie, którzy nie widzieli tego systemu na oczy, złapią się z pewnością za głowę widząc całą procedurę. A starsi? Cóż. Miałem sobie właśnie pozwolić na jakąś docinkę w kierunku osób starszych, kiedy uświadomiłem sobie, że sam młodością nie grzeszę, skoro znam omawianą procedurę z doświadczenia. Już na wstępie podkreślam, że ten klip nie jest poradnikiem, ale duża porcja materiału to uniwersalne metody działania, więc powinny zadziałać i u Was, jeśli ktoś akurat składa swojego retro peceta. Zacznę od szybkiego streszczenia sprzętowego. Zestaw, na którym będziemy przeprowadzać proces instalacyjny, posiada w sercu procesor AM386 produkcji AMD. A jeśli chcecie posłuchać więcej o tym procesorze, to w opisie znajdziecie linka do dedykowanego materiału o 386. Dalej mamy koprocesor 387 od Intela, natomiast grafikę generuje karta graficzna Tseng ET4000, a za dźwięk odpowiada Opti 929. Blaszak może się pochwalić sporą ilością pamięci RAM, 16 MB, w czterech kostkach. A na dane mamy tutaj dwa dyski, jeden talerzowy i jeden adapter IDE-CF. Dalej mamy stację 3,5 cala, stację 525 i CD-ROM. Do zestawu podpięta jest myszka, a cały proces instalacyjny przeprowadzimy z dyskietek. Wszystko zostało nagrane graberem Avermedia C127 Extreme. Zaczynamy. Aha. Nie wiem, czy muszę o tym wspominać, ale na wszelki wypadek wspomnę. W tle nagrań wyświetlam różne animacje. Jeśli faktycznie nie widzieliście tych starych komputerów w akcji, to miejcie na uwadze, że nie wyglądało to tak ładnie. Tak, ktoś mnie już zapytał, gdzie pobrać taką wersję DOS-a z tymi tłami. Choć miało być od momentu pierwszego odpalenia peceta, to musimy jednak cofnąć się o jeszcze jeden krok. Otóż zanim odpalimy peceta, musimy poświęcić chwilę sprzętowi, a konkretnie ustawić zworki na kartach. Dzisiaj zworki odchodzą w niepamięć, ale kiedyś były dość istotnym elementem każdego komputera i to nie tylko do ustawiania mastera czy slave'a w dyskach i napędach CD-ROM. Ilość zintegrowanych urządzeń na płytach głównych była kiedyś znikoma, właściwie to była niemal równa zeru. Karta muzyczna, kontroler IDE to nie jedyne elementy, które trzeba było dodać w formie kart. Ważnym rozszerzeniem peceta była karta dająca użytkownikowi możliwość podpięcia urządzeń peryferyjnych, takich jak myszka czy drukarka, czyli zawierająca porty COM i LPT. Szybko też pojawiły się karty multifunkcyjne i ja właśnie z takiej korzystam. Na jednej karcie mamy tutaj porty COM, LPT, joysticka oraz kontroler IDE i stacji dyskietek. Dokładniej mówiąc, na śledziu karty mamy osadzony port drukarki oraz joysticka. Aby używać portu COM w blaszaku, musimy posłużyć się dedykowanym śledziem lub wykorzystać port osadzony w obudowie. Inną multifunkcyjną kartą w moim zestawie jest karta muzyczna, gdzie znajduje się jeszcze kontroler IDE, gdzie podpięty jest CD-ROM.
Jeśli jednak ktoś posiadał kartę muzyczną bez interfejsu IDE, a chciał raczyć się multimediami, to musiał dokupić dedykowaną kartę, na przykład taką, jaką widzicie na ekranie. Wróćmy jednak do zworek. To za ich pomocą ustawimy m.in. czy port joysticka ma być aktywny oraz czy interfejs IDE, który znajduje się na karcie, ma działać jako główny, podstawowy czy jako dodatkowy. Było to przydatne w przypadku, kiedy w systemie znajdowały się dwie takie karty. Zworki na kartach ustawione, idziemy dalej, a kolejnym krokiem jest wizyta w BIOSie. Wtrącę jeszcze, że Blaszak dorobił się dedykowanego klipu, sprawdzicie tam opis podzespołów, benchmarki itd. Ok, jesteśmy w BIOSie. Musimy zacząć od ręcznego skonfigurowania dysków. Tak, droga młodzieży, wasi rodzice musieli ręcznie ustawiać parametrów dysków twardych w BIOSie, zanim można było z nich korzystać. To oznacza, że trzeba było wpisać m.in. liczbę cylindrów, głowic i sektorów. Ustawienie dysku Conera nie było trudne, bo manual udało się znaleźć bardzo szybko w internecie. Wszystkie potrzebne parametry mamy na tacy. W tym konkretnym przypadku poradzilibyśmy sobie bez internetu, bo poprzedni właściciel umieścił na nim ściągawkę, co było częstą praktyką. Gorzej było z ustawieniem karty CF. Po kilku godzinach znudziło mi się szukanie arkusza danych do posiadanej karty i zacząłem sprawdzać, czy ustawienia z kart konkurencji zadziałają i już za drugim razem udało się. Zadziałały ustawienia z kart SanDisk. Kolejnym krokiem jest zbutowanie z dyskietki startowej. Ja korzystam z DOSa w wersji 6.22 i odpalenie FDiska. Nie będę tutaj zanudzał FDisku, w Google jest aż za dużo na jego temat. W skrócie, w tym programie ustawiamy partycje. Po FDisku robimy restart i formatujemy dyski. Teraz, gdy ustawienia dysków mamy ze sobą, możemy przejść do przyjemniejszych rzeczy, czyli do instalacji DOSa. Proces jest dość prosty, a ilość opcji, które można zmienić, jest minimalna. DOS w wersji 6.22 zajmuje 3 dyskietki, a proces instalacyjny trwa jakieś 10 minut. Dodam, że układ klawiatury można łatwo zmieniać kombinacją Ctrl-Alt-F1. Mając już zainstalowanego DOSa, warto rozejrzeć się za jakimś menedżerem plików, bo przecież klepanie DOSowych komend przyjemne nie jest. Opcji jest kilka, tą najpopularniejszą jest oczywiście Norton Commander, ale po pierwsze nie jest on darmowy, pomimo tylu lat na karku, a po drugie wcale nie jest najlepszy, bo zajmuje dużo miejsca w pamięci, a do prostych operacji dyskowych, kopiowanie, kasowanie, uruchamianie, nie potrzebujemy nie wiadomo czego. Moim typem od lat jest DOS Navigator, malutki, prosty, funkcyjny i dzisiaj już darmowy. Instalator mieści się na jedną dyskietkę, a sam proces instalacyjny trwa chwilę. Po drodze możemy zmienić kilka opcji, ale wcale nie musimy. Wtrącę małą dygresję. Odniosłem takie wrażenie, że ogół użytkowników DOSa instalował programy typu Norton Commander tylko po to, aby zgrabnie przenosić pliki i uruchamiać gry i programy, pomijając zupełnie fakt, że taki soft był wbudowany w system. Mowa o DOS Shell. Program robił większość, jeśli nie wszystkie, z tych rzeczy, jakie zwykły użytkownik chciałby robić w takim Norton Commanderze, czyli mamy podział na panele, możemy w prosty sposób poruszać się po dyskach, kopiować i odpalać oprogramowanie. Potraficie wytłumaczyć, dlaczego nie korzystaliście z Shella? Przyznam szczerze, że chyba nigdy nie widziałem, żeby ktoś z niego korzystał, a okno obecności Shella w DOSie było duże, pojawił się w wersji 4.0 i zniknął dopiero w wersji 6.2. choć możliwe było jego dodanie poprzez tzw. supplemental disk. Chyba właśnie sam rozwiązałem tą zagadkę. DOS 6.2 pojawił się pod koniec 1993 roku i w naszych granicach chyba niewiele osób posiadało wtedy peceta, a wtedy już DOS rozprowadzany był przecież bez Shella. Właściwie to jaka część naszego społeczeństwa posiadała wtedy peceta? Oficjalnych danych raczej nigdzie nie znajdziemy, ale... W magazynie Secret Service, który jak doskonale wiecie był popularnym czasopismem, robiono cykliczne ankiety pod sztandarem Bezkarność gwarantowana. Szczęśliwie się składa, że w styczniu i lutym roku 1994 opublikowano wyniki ankiety, którą przeprowadzono w numerze 5, który to ukazał się we wrześniu 1993 roku. Próba nie była wcale taka mała, bo aż 2911 osób pofatygowało się na pocztę, aby odesłać swoje odpowiedzi. Z ankiety można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, m.in. tego, że w 8-bitowcach rządziło Commodore i że przynajmniej jedna osoba posiadała wtedy modem. Ale to, co nas interesuje, to procent użytkowników pecetowych.
Pomijając to, że redakcja wszystkie IBM-owskie PC-ty zaszufladkowała jako komputery 16-bitowe, to na jednym wykresie widzimy rozbicie na Amigę, PC-ty i resztę. Na tej podstawie wiemy, że PC-ta z tych niespełna 3000 ludzi, którzy w dodatku byli zainteresowani tematem, bo kupowali Secret Service, posiadało zaledwie albo aż 31%. Tak więc możemy chyba wysunąć teorię, że raczej niewiele osób posiadało wtedy PC-ta, a ci, którzy weszli w jego posiadanie po tej ankiecie i którzy instalowali nową wersję DOS-a, nie mieli już wbudowanego shella. I pewnie dlatego niewielu z nas widziała go w akcji. Zastanawiacie się może, ile kosztował PC na tyle takiej Amigi 500 pod koniec 1993 roku? Maszynka z procesorem 486DX63, 4 MB RAM, kartą Sunblaster 2.0, grafiką Trident 1 MB, kartą multifunkcyjną, stacją 3,5, dyskiem 130 MB, kolorowym monitorem SVGA, kosztowała wtedy 32 miliony złotych, czyli 3,2 tysiąca złotych po denominacji. A jeśli chciało się zaoszczędzić, to można było kupić używanego peceta z procesorem 386 za 18 baniek, czyli dzisiejsze 1800 zł. Natomiast Amiga 500 z rozszerzeniem pamięci do 1 MB kosztowała jakieś 4,5 miliona, czyli 450 zł. GUS podaje, że przeciętne wynagrodzenie wynosiło w 1993 roku, uwaga, 3 995 tysięcy zł, czyli niecałe 400 zł. Tak więc zdecydowanie niewiele osób posiadało wtedy w naszym kraju peceta. Okej, wracamy do naszej maszynki. Mamy już DOS-a i DOS-nawigatora, aby ułatwić sobie pracę. I zapewne zauważyliście coś podejrzanego. Gdzie jest kolor? Nie ma, a upewnimy się, tak jakby to było potrzebne, odpalając Mario. I przy okazji sprawdzimy, czy działa stacja 525. Dodam jeszcze, że ta wersja Mario to dość dziwny twór. Dziwny, bo Nintendo nie jest autorem tej gry, napisał ją jeden człowiek w ramach treningu swoich zdolności programistycznych. Gra potem wyciekła, ktoś zaczął ją sprzedawać, inni piracić i tak oto każdy miał ją na dysku. A zajmowała zaledwie 66 KB, czyli ekstremalnie mało, a to dlatego, że gra w wersji, która wyciekła, posiada jedynie 4 poziomy. Autor udostępnił również większą wersję gry pod nazwą Mario & Luigi, a później skupił się na tworzeniu gier, które nie łamały już praw autorskich Nintendo. Wracając do meritum, większa stacja działa, a w Mario z kolorami jak widać coś jest nie tak. Problem jest dość skomplikowany i nie ogranicza się jedynie do zworki na płycie głównej, co sugeruje manual, jaki znalazłem w sieci. Problemem jest sama karta graficzna, która jeśli wykryje wykorzystanie pinu 12 na wyjściu VGA, automatycznie włącza tryb monochromatyczny. Rozwiązań problemu jest kilka. Można przeciąć ścieżkę do pinu 12 na karcie, no ale wtedy oszpecimy sprzęt. Prościej jest wyciąć pin 12 w kablu VGA, te można mieć za grosza, więc ich nie szkoda. Ale, jak mówi slogan pewnej firmy z nadgryzionym jabłkiem, there's an app for that. I tak się składa, że w pakiecie ze sterownikami firmy Trident można czasami znaleźć malutki programik o nazwie S-Monitor, z pomocą którego można przełączać tryby wyświetlania na kolor lub monochromatyczny. Co ważne, programik działa ze wszystkimi kartami, nie tylko tymi produkowanymi przez Tridenta. W dodatku program można odpalić z parametrem. Nas interesuje parametr C od color. Kopiujemy więc programik do folderu DOS i dodajemy stosowną linię do autoexeca. Czyli podczas odpalania DOS-a program S-Monitor zostanie automatycznie odpalony z parametrem C, co pozwoli nam cieszyć się kolorem. Restartujemy maszynkę i już podczas ładowania systemu widać, że kolor się wyświetla. Odpalenie DOS-nawigatora tylko to potwierdza, ale dla porządku uruchomimy jeszcze Mario. Wszystko gra. Idziemy dalej. Kolejnym przystankiem jest karta dźwiękowa. Znalezienie sterowników nie było trudne. Szukanie sterów do swojego retroshotu proponuję zacząć na forum Wogons. Jest tam prawie wszystko. Częścią procesu instalacyjnego naszej karty dźwiękowej jest również inicjacja interfejsu IDE, do którego podczepiony jest CD-ROM. Przy okazji zapytam, mówiliście karta dźwiękowa czy karta muzyczna? Ja zauważyłem, że używam tych nazw przemiennie. Pod koniec procesu instalacyjnego karty dźwiękowej możemy przetestować, czy wszystko gra i ewentualnie aktywować port joysticka.
Instalator zapyta nas jeszcze, czy ma zmodyfikować pliki autoexecbat i configsys. Zatwierdzamy wszystko i restartujemy peceta. Najwyższa pora dodać obsługę myszki. Skorzystam z instalatora od produktów Mitsumi. Proces nie wymaga komentarza, ogranicza się jedynie do odpalenia pliku exe. Po restarcie możemy sprawdzić działanie myszki w załączonym programie testowym. Instalator nie robi nic specjalnie skomplikowanego. Ot, tworzy folder mouse na dysku C, kopiuje do niego pliki i dodaje wpis do autoexeca. Kolejna CD-ROM. Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne, aby móc korzystać z płyt CD. Otóż potrzebny jest sterownik oraz rozszerzenie MSCDX, czyli mały programik, który Microsoft dodawał do DOS-a od wersji 6. Wcześniej trzeba było go dodawać ręcznie. Część druga wymogów spełniona, bo mamy DOS-a 6.22, potrzebny jest zatem sam sterownik. Zawsze używałem ogólnego sterownika, czy jak to woli generic, i choć podobno nie działa on ze wszystkimi napędami, to ja jeszcze takiego nie spotkałem. Plik sterownika nazywa się oaxcdrom.sys i można go zdobyć w wielu miejscach, często opakowanego w stosowny instalator, ale tym razem, dla zabawy, dodamy obsługę napędu optycznego ręcznie. Kopiujemy plik do folderu DOS na dysku C i zabieramy się za modyfikację pliku configsys. Ot, podajemy lokalizację pliku sterownika oaxcdrom.sys. Ciekawostką jest to, co znajduje się dalej. Zauważyłem, że duża część osób za standard bierze wpisanie po ukośnik D dwukropek frazy MSCD001, ale po pierwsze ukośnik D dwukropek nie oznacza litery dysku, a jest jedynie przełącznikiem do ustawiania nazwy. Po drugie, nazwa może być dowolna. Musi być jedynie taka sama w configsys oraz w pliku autoexec. Ok, zapisujemy zmodyfikowany plik configsys i bierzemy się za autoexeca. Jeśli ktoś się zastanawia, edytor odpala się w większości, jeśli nie we wszystkich DOS-owych menedżerach plików, klawiszem F4. Dodajemy nową linijkę. Najpierw podajemy lokalizację rozszerzenia MSCDX, a potem przełącznikiem ukośnik D dwukropek podajemy ustawioną wcześniej w configsys nazwę. To LH na początku to przeniesienie do pamięci wyższego poziomu, więcej o tym w dalszej części tego materiału. Zapisujemy, odpalamy kompa ponownie i obserwujemy, czy wszystko działa. Jak widać, interfejs IDE na karcie dźwiękowej został przygotowany, a litera napędu optycznego to E. Dodajmy jeszcze DOS nawigatora do autoexeca, aby odpalał się automatycznie po uruchomieniu komputera. Po restarcie nie musimy już nic robić, program odpala się sam. Czy to już wszystko? Czy możemy już zacząć odpalać gry? I tak, i nie. W tej chwili większość gier odpaliłaby się bez problemu, ale z pewnością natrafilibyśmy na grę, która odpowiedziałaby nam komunikatem, że mamy za mało pamięci. Dlatego po zakończonym procesie stawiania starego peceta na nogi, warto odpalić mały programik, który jest częścią DOS-a od wersji 6 o nazwie MemMaker. Program ten przeniesie wszystkie sterowniki i TSR-y, czyli programy rezydentne, do tak zwanej wyższej pamięci, wyższej niż 640 KB pamięci konwencjonalnej. Nie będę się tutaj produkował na ten temat, bo zrobiłem to w oddzielnym, dedykowanym klipie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o barierze w postaci 640 KB, to odsyłam właśnie tam. Tutaj w skrócie powiem tylko, że te pierwsze 640 KB pamięci było bardzo istotne, nawet jeśli tak jak w naszym przypadku posiadało się 16 MB pamięci. Tak więc MemMaker automatem zoptymalizuje naszą pamięć, a przynajmniej się postara. Oczywiście można to zrobić ręcznie i można to zrobić z pomocą innych narzędzi niż to od MS, ale powiedzmy, że jesteśmy usatysfakcjonowani z wyników pracy MemMakera, który jak widzicie zaoszczędził nam trochę ponad 4 KB pamięci konwencjonalnej. Dla porządku odpalmy jakąś grę, a najlepiej taką, która wykorzysta wszystkie zainstalowane peryferia. Padło na Command & Conquer, który chodzi na tym blaszaku tylko teoretycznie, ale kolor jest, myszka działa, jakiś dźwięk słychać i gra zainstalowała się z płyty CD, czyli sukces. Co dalej? Warto też mieć pod ręką dyskietkę z WES-ą. Jest bowiem wiele gier, które jej wymaga, ale tylko garstkę z nich chcielibyśmy odpalać na tej konkretnej maszynie. Dla przykładu, tak wygląda Battle Chess,
w edycji CD odpalony na tym PC-cie. Gra wymaga sterownika WESY i chodzi na 386 ekstremalnie wolno, ale jako iż są to szachy, powiedzmy, że można grać z taką płynnością. Skoro jesteśmy przy Battle Chess, to warto wiedzieć, że port tej gry na C64, wydany pod koniec 1989 roku, był jedną z pierwszych produkcji studia Silicon & Synapse. Ta nazwa może wam niewiele mówić, ale zapewniam, że znacie tą firmę, bo już kilka lat później nazywali się Chaos Studios. Dalej ich nie kojarzycie? Może dlatego, że zostali zmuszeni do zmiany nazwy, bo inna firma o takim sztandarze zażądała pieniędzy za używanie takiej nazwy. Przemianowali się zatem na Orch Studios. W tym momencie, a był 1994 rok, firma była już własnością Davidson & Associates, którym nazwa Orch Studios się nie spodobała i zmusili oni zespół do kolejnej zmiany nazwy. Ci otworzyli słownik i spisywali z niego wyrazy, które wydawały im się akceptowalne jako nazwa firmy. Stanęło na nazwie Blizzard. W tym miejscu większość posiadaczy takiego peceta otrąbiłaby sukces. Wszystko działa, a po włączeniu komputera pojawia się automatycznie menedżer plików. Czego chcieć więcej? Że nie był Windowsa? Cóż, biorąc pod uwagę, że taki 3.11 był drogi, ten oryginalny znaczy się, to nie dawał on bezpośredniego dostępu do sprzętu, więc aby zagrać w coś fajniejszego, i tak trzeba było odpalać grę z poziomu DOSa. Do tego Windows zajmował miejsca na dysku, a dyski były kiedyś małe i horrendalnie drogie. Po co zatem domowemu użytkownikowi w tamtych czasach Windows? Dobre pytanie i ja niestety nie znam na nie odpowiedzi. W każdym razie, jeśli użytkownik zechciałby zainstalować Windowsa, czy to z serii 3, czy też np. 95, to mógłby przystąpić już do działania. Trzeba jednak zaznaczyć, że gdyby użytkownik nosił się zamiarem zainstalowania Windowsa 95, to raczej nie przygotowywałby sobie środowiska DOS-owego w takim stopniu, jak było to tutaj pokazane. Raczej skorzystałby z dyskietki startowej i od razu przystąpiłby do instalacji okienek. Bierzcie też pod uwagę, że dzisiaj pobranie niezbędnych sterowników nie było trudne, natomiast ich zdobycie w czasach świetności tego sprzętu... Cóż, jeśli zgubiliście dyskietkę, która była w zestawie ze sprzętem, to po ptokach. W tym materiale to już wszystko, a jeśli chcecie zobaczyć dalsze losy blaszaka, na którym przeprowadzane były wszystkie czynności, to zachęcam do sprawdzenia dedykowanego materiału. Dzięki za uwagę, cześć!